Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Piorun Burza Elektryk, naczelny inżynier w tej miejscowości. Chciałem wam powiedzieć, że dzisiaj będzie taki specjalny film na temat właśnie tego, czy nasz komputer jest bezpieczny w wypadku burzy słonecznej. A, chciałem wam tylko powiedzieć, to nie jest spoiler, nic. Wiecie, ile w Biblii jest na temat UFO? To byście sobie nie zdawali sprawy. Ja czytam od paru tygodni na początku Stary Testament i tam jest tyle na temat UFO i nie tylko, że to się w pale nie mieści. Ale to jest tylko moje zdanie. Słuchajcie, chodzi głównie o to, że kiedyś w tych filmach dokumentalnych z roku 2010 było wiele razy mówione, że burza słoneczna uderzy w ziemię, zostanie zaindukowany prąd w magnetosferze ziemskiej i atmosferze. Ten prąd następnie zostanie zaindukowany na liniach wysokiego, średniego i niskiego napięcia. Zostaną uszkodzone chipy komputerowe, komputery się spalą i tak dalej. Tak, wtedy te słowa miały rację. Już wam tłumaczę dlaczego. Bo wtedy nie istniały takie zabezpieczenia jak mamy teraz. Że zobaczcie, że teraz mamy takie śmieszne, fikuśne urządzenie, co się nazywa UPS-em. To nie jest reklama żadna produktu. To jest urządzenie UPS, to jest... Jakby to powiedzieć, taka wielka bateria, o, powerbank. To jest taki powerbank, który ma podtrzymać wam działanie komputera, żebyście mogli go bezpiecznie wyłączyć. Działa na prostej zasadzie. Wyłączasz. Włączasz. I tu mamy listwę antyprzepięciową APC, która to też nie jest reklamą tego produktu, tylko ja pokazuję to, jak ja mam to podłączone. A mam to podłączone w ten sposób, że widzicie, że w gniazdko jest wpięty przewód, który jest od UPS-a. Następnie, już wam wszystko wytłumaczę, następnie od listwy przewód jest wpięty w UPS. Przewód jest wpięty w UPS i idzie do listwy antyprzepięciowej. I dopiero od listwy mam wszystko popodpinane. Dlaczego? Bo w razie, załóżmy hipotetycznie, że występuje gigantyczna burza na Słońcu, tam magnetosfera to normalnie świeci zorzą polarną nasza Ziemi i tak dalej. No i przewody elektryczne na Ziemi zaczynają świecić dosłownie, bo jest tak ogromny prąd zaindukowany na nich, że nie są w stanie transformatory tego rozłożyć. No i taki UPS ratuje dupę. Wiecie dlaczego? Bo on, jeżeli napięcie wzrośnie zbyt bardzo, odcina zasilanie sieciowe i przechodzi na akumulatory. Rozumiecie? Odcina zasilanie sieciowe, przechodzi na akumulatory. Dopóki zasilanie sieciowe nie wróci do normy, nie podłączy go z powrotem. I dodam jeszcze od siebie, że jeżeli w razie czego UPS by wyzionął ducha, czyli by się spalił, zepsuł, czy coś by mu się stało, to dalszymi zabezpieczeniami jest listwa. Ale dodatkowo, że ja mam w domu uziemienie. Uziemienie to jest ten bolec ochronny w gniazdku, który wam wystaje. I teraz fajna rzecz. Obudowa waszego komputera jest metalowa. Metal wokół płyty głównej karty graficznej, dysków twardych, procesora, radiatora i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej tworzy klatkę Faradaya. Czym jest klatka Faradaya? Możecie sobie znaleźć, wygooglować. I ta klatka Faradaya, wszystkie promieniowanie kosmiczne, słoneczne, czyli naelektryzowane cząstki, nie tylko, one uderzają w tą obudowę co sekundę. Ta klatka Faradaya przyjmuje energię tych cząstek i odprowadza tą energię do Ziemi, co są bardzo nikłe zakresy napięć, ale są.
Klatka Faradaya chroni wnętrze komputera i jego elementy podzespoły przed działaniem tych energii. Ja mam taki dla was eksperyment myślowy. Prosta rzecz. Powiem wam tak. Weźcie sobie kartonik. Zwykły kartonowy papier. Połóżcie go na ziemi. Na ten papier połóżcie, nie, może laptop. I nakryjcie go drugą, trochę większą skrzynią metalową, która będzie szczelnie dolegała do ziemi. I w ten sposób macie klatkę Faradaya. Gdy uderzyłby w tą skrzynię piorun, to zawartości nic się nie dzieje, bo ładunek zostanie od razu odprowadzony do ziemi. Skąd to wiem? Powiem wam dlaczego. Bo w roku 2000 amerykański zespół studentów wykonał to po prostu jako eksperyment i udowodnili, że to działa. No. Mówię tu amerykański. No bo w Polsce niestety nasi studenci, którzy mają głowy pełne wspaniałych pomysłów, są duszeni i niedopuszczani do czegokolwiek. Dlaczego? No bo w Polsce kasa ma się zgadzać i prehistoryczne formy nauki na naszych uniwersytetach i tak dalej. Niestety. Bo Polska jest zacofanym krajem, gdzie naszych studentów najlepiej jest wydoić z pomysłów i patentów i sprzedać albo opchnąć je na zachodzie, bo taniej, bo lepiej. Wspaniały mamy kraj po prostu. Zobaczcie, prosty i lepszy przykład. Tu mamy stację roboczą HP Z600, która jest w pełni aluminiowa. Aluminiowe macie panele boczne i stalowe jest wnętrze. To jest doskonały przykład klatki Faradaya. To jest doskonały przykład klatki Faradaya. A o czym dokładnie mówię? Zaraz wam pokażę. Mówię dokładnie o tym, że cała obudowa stacji HP Z600 jest jednym wielkim ekranem. Ekranowane w tej stacji jest wszystko. Włącznie ze slotami pamięci RAM, bo mamy wszystko wykonane ze stali. I cała obudowa jest jedną wielką klatką Faradaya, która po prostu zabezpiecza wszystkie elementy komputera. Pokazuję wam to tylko po to, żebyście pojęli to. Że ten sprzęt naprawdę jest chroniony i nic mu się nigdy nie stanie. Nawet gdyby była burza słoneczna jak ta Carringtońska z 1800 coś tam, co telegrafy popaliła i tak dalej. Chyba 1850 któregoś, nie pamiętam dokładnie, napiszcie w komentarzu, kiedy były wydarzenie karingtońskie. To gdyby ta obudowa była tylko kabelkiem doczepiona do bednarki, do ziemi, to ta burza, co popaliła telegrafy wtedy na ziemi, to nawet by temu komputerowi nic nie zrobiła. Dlaczego? Bo cała obudowa działa jak klatka Faradaya. I każde promieniowanie, czyli naelektryzowane cząstki promieniowania słonecznego niosące ogromną energię, uderzałyby w tą obudowę. Ta energia byłaby przekazywana, ale ta energia wnętrzu nie wyrządziłaby żadnej szkody, bo energia, którą by oddały obudowie tej stacji, poszłaby od razu po kablu uziemiającym do ziemi. Na tym właśnie to polega. Dlatego ja tyle cisnę na temat uziemienia listw antyprzepięciowych, UPS-ów. Wszystko to, żeby zabezpieczyć siebie i was. Żeby jak coś się stanie, żebyście powiedzieli: o, ten gościu o tym mówił i należy mu się łapka w górę i tak dalej. Dobry komentarz. Bo on mówił o zabezpieczaniu się przed takimi rzeczami. I powiem wam, dlatego warto inwestować w takie zabezpieczenia. Pozdrawiam serdecznie.